dnia 31 marca 2005 roku docierają informacje o poważnym stanie zdrowia papieża Jana Pawła II. Jest to czas, gdy uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Lipsku odbywali pielgrzymkę do Częstochowy. To oni pierwsi udzielali wywiadów dziennikarzom przebywającym na Jasną Górę i mówili o swoich odczuciach. Jan Paweł II zmarł 3 dni później, 2 kwietnia 2005 roku. Śmierć papieża wstrząsnęła Polakami. W szkole powstała księga kondolencyjna, a uczniowie na kartkach zapisywali swoje odczucia. Był to też czas, gdy w szkole trwał proces wyboru patrona. Decyzją całej społeczności szkolnej wybrano dla zespołu szkół ponadgimnazjalnych imię Jana Pawła II. Stosowną uchwałę podjęła Rada Powiatu Lipskiego. Uroczystość nadania imienia w szkole odbyła się 9 czerwca 2006 roku. Posiadanie patrona i sztandaru to odpowiedzialność i duża praca wychowawcza. Szkoła należy obecnie do rodziny szkół imienia Jana Pawła II, a uczniowie corocznie ruszają na papieski szlak i uczestniczą w pielgrzymkach na Jasną Górę. Dzień patrona to zawsze szczególny moment w życiu szkoły. W dniu 15 czerwca 2007 roku odbyła się uroczystość posadzenia przed szkołą dębu pomnika Jana Pawła II oraz Wadowickiego Dębu Pamięci. We wspólnym sadzeniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z klasy humanistyczno-dziennikarskiej, biologicznej, matematycznej i wojskowej, Liceum Profilowanego, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Dęby rosną i trzymają się mocno, jak to dęby, czego życzyć należy całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II w Lipsku, który w roku szkolnym 2015-2016 obchodził uroczystość 50-lecia powstania placówki, jak również 10. rocznicę nadania imienia.